Cześć, tu Ernest! Prawdopodobnie poznaliśmy datę wyjścia nowego pakietu skinów, w którym będzie Batman. Przy okazji tego samego dnia powinien rozpocząć się wielki event połączenia światu Fortnite ze światem Batmana. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 3 i 1 trzeciej sekundy, to też nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, w tym roku Batman obchodzi swoje 80. urodziny, a w sumie to już je obchodził, bo w komiksach DC zadebiutował pod koniec marca w 1939. Ale globalne świętowanie jego urodzin dopiero się zacznie. DC, wytwórnia komiksu, do której należy Batman, ustaliła, że w tym roku 21 września jest tak zwanym Dniem Batmana. W Dzień Batmana, czyli już w tą sobotę, o 20 czasu polskiego w różnych miejscach na świecie, zostanie rozświetlony Bat-sygnał. Z tej okazji Bat-sygnał zawita też do świata Fortnite w Gotham, które zastąpi wykrzywione miasteczko. Dzięki wyciekom wiemy, że jeden z budynków Gotham będzie rzutowało Bat-sygnał na niebo. Dzisiaj nic nowego związanego z tym tematem jeszcze nie weszło do gry, ale społeczność Fortnite zaczęło okrążać takie oto zdjęcie, które rzekomo ujawniło nazwę, cenę i zawartość pakietu Batmana. Powiem tyle, to zdjęcie to fake. Twórca tego fake'a przyznał się, że przerobił stronę pakietu Mrocznego Odbicia. Dzięki HypeXowi dowiedzieliśmy się, że pakiet, w którym może być Batman, będzie kosztować $20, czyli około 70 zł. Ale to zdjęcie to fałsz, stworzone na podstawie wycieków. Nie wiemy, co będzie zawierał pakiet Batmana. Nie wiemy nawet w 100%, czy Batman będzie w pakiecie, zamiast po prostu za fałdolce. Oto lista rzeczy, które wiemy, że na pewno wyjdą do gry. Do gry wyjdą wyzwania powiązane z Batmanem, za które będzie lotnia, ikona sztandaru, emotka i poziomy karnetu bojowego. Znaki zapytania w tych wyzwaniach oznaczają ukrytą nagrodę, której na ten moment nie możemy podejrzeć. Do sklepu za to wejdzie ta oto lotnia Batmana. Może się okazać, że będzie ona w tym zestawie za prawdziwe pieniądze z Batmanem. Alfa na swoim Twitterze udostępnił wygląd tej lotni w grze. Zobaczcie sami, ma ona nawet swoje własne animacje szybowania. Bardzo mi się to podoba. Do sklepu oprócz Batmana ma wejść jakiś skin męski i żeński, ale kompletnie nie mamy pojęcia, jakie to będą postaci ze świata Batmana. Jeśli chodzi o samego Batmana, to znamy tylko wygląd jego peleryny. Wygląda ona następująco. Batman był przedstawiany według wielu różnych wizji. Batman w Fortnite może przypominać tego z trylogii gier Arkham, ale może też przypominać tego z filmu z 2016 roku. Albo z filmu z 2008 roku. Ja trzymam kciuki za tą pierwszą i trzecią opcję. To są moje ulubione wersje stroju Batmana. Przedstawiłem wam teraz wygląd Batmana w różnych uniwersach i przypuszczam, że Fortnite także przygotowało swoją własną wyjątkową wersję Mrocznego Rycerza. Teraz wróćmy do tematu wejścia tego wszystkiego do gry. Na Epic Games Store od dzisiaj będzie można odebrać zestaw gier Batmana za darmo, do 26 września. Okazało się, że data wejścia tych gier do Epic Games nie jest także datą wejścia Batmana do Fortnite, więc jestem już pewien, że Batman do Fortnite wejdzie w Dzień Batmana, czyli w sobotę, albo w piątek. Ponieważ nadajnik strzelin w wykrzywionym miasteczku już zaczął działać. Może nawet zdąży wpuścić do gry Gotham na piątek. W sobotę będzie można odblokować ekran wczytywania za wyzwania Gotyk. Na tym ekranie wczytywania jest właśnie Gotham, więc to wypada idealnie na Dzień Batmana. Zobaczcie, ten ekran wczytywania ma już nawet wyjątkową klasę rzadkości DC. No to może też wejść w piątek, bo piątek to piątek, początek weekendu, ale sobota to Dzień Batmana. Jeśli chodzi o dokładną godzinę, to wyzwania powinny wejść klasycznie o 15:00. Skiny to już inna sprawa. Nie jesteśmy pewni, czy Batman wejdzie do sklepu za hodolce, czy do tego za prawdziwe pieniądze. Dlatego dokładną godzinę i datę wyjścia nowych skinów pozostawię pod znakiem zapytania. I to tyle. Chciałem tylko rozjaśnić temat tamtego fałszywego zdjęcia i myślę, że 21 września cały ten event wejdzie w życie. Na koniec pokażę wam filmik, na którym Akim przedstawił w grze budynki, które będą w Gotham w grze. Te budynki są w złym miejscu na mapie, ponieważ podmienił on już istniejące budynki na te, które będą w Gotham. Dlatego ignorujcie lokacje, ale samych budynków już nie. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania budynków, które będą w Gotham. We'll be right back.